uwielbiasz Boga, to Duch Święty, który jest wzywany nad miejscem, w którym jesteś, On przede wszystkim to, co robi, to uzdalnia Cię zgodnie z Twoją wiarą do tego, abyś przyjmował kolejne Jego nauki. Kiedyś zrozumiałem, jak bardzo ważną rzeczą jest to, co powiedział Jezus. On powiedział, że kto się nie zaprze słów Jego, ten osiągnie zamierzony cel. Dziś bardzo wielu ludzi wierzy w Boga, wierzy w Jezusa, jest odrodzony z Bożego Ducha, bo mówię o takich ludziach. Ale słowa Jezusa, słowa Boga, one nie są przez nich traktowane tak samo jak Bóg. Rozwój chrześcijanina jest ściśle związany z tym, że uzna słowa Boga za Boga. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I Jezus nazywa uczniami tych, którzy Jego Słowo uznali, postawili znak równości między Jego Słowem a Nim samym. Nie ma różnicy między Bogiem a Słowem wypowiadanym przez Boga. Kto tego nie pojmie, nie będzie uczniem Jezusa. Można być narodzonym z Bożego Ducha i po śmierci iść do nieba, ale przez całe swoje życie nie być uczniem. To jest możliwe. Dzisiejszy Kościół zawiera bardzo wielu ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, którzy nie są uczniami i nigdy się nimi nie stali. Nigdy się nie stali tymi uczniami, dlatego że oni zawsze oddzielali Boga od Jego Słowa. Zawsze to robili. Wierzę w Boga, ale to, czy biorę w 100% Jego Słowo jako pewnik ostateczny, to nie jest dla mnie to samo. I wielu ludzi dzisiaj mówi, wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, wierzę, że umarł za moje grzechy, wierzę, że wstał z martwych. Wierzę w to. Jest napisane w Ewangelii Jana, że Jezus powiedział do tych, którzy w Niego uwierzyli, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I natychmiast tam się podniósł bunt. Natychmiast podniósł się bunt wśród tych, którzy w Niego uwierzyli. Właśnie wtedy, kiedy powiedział tą rzecz, to było radykalne dla nich. Radykalne. Oni się nauczyli w Starym Przymierzu takiej rzeczy. Jest Bóg i wszyscy to wiedzą. Bóg dał swoje przykazania. Jeżeli nie uda nam się jakiegoś przykazania wypełnić, wtedy złożymy ofiarę i będzie wszystko w porządku. Oni się tak nauczyli żyć. I tak jest nauczony żyć, i tak jest nauczony żyć wielu chrześcijan. Tak się nauczyli żyć. Rozumiecie to? Tak się nauczyli żyć. I to nie są uczniowie. Tak nie żyje uczeń. To nie jest uczeń. My, kiedy zaczynaliśmy naszą wspólnotę kilka lat temu, tu w Warszawie, i zespół, kiedy zaczynaliśmy,
to my przede wszystkim uczyliśmy na temat łaski. Przede wszystkim. Ja non-stop, jeszcze od kiedy spotykaliśmy się w kilka osób w domu na Saskiej Kępie, to cały czas wertowałem łaskę. Cały czas, to były miesiące, non-stop. Pokazywałem to z każdej możliwej strony. Z każdej możliwej strony, ponieważ chciałem, aby ludzie zrozumieli fundament chrześcijaństwa. Czyli to, że Bóg niezasłużenie wpuszcza człowieka do nieba. Zważywszy tylko na to, że człowiek ów przyjmuje ofiarę Jezusa Chrystusa za swoje grzechy. Bo to jest początek początków. Bo to też prowadzi do nowego narodzenia. Wszyscy się przez to narodziliśmy z Bożego Ducha. Ale to jest początek początków. Drzwi, przez które się wchodzi. Ale tam dalej rozpoczyna się potężna przestrzeń życia i ona nie ma już nic wspólnego z tym, że Bóg ci jest przychylny niezasłużenie. I tego już nie rozumieją chrześcijanie. Szeroko pojęty Kościół uważa, że Bóg w ten sposób się z nimi komunikuje, że jest im cały czas niezasłużenie przychylny i kropka. Wiecie, z czym to jest związane? Z bardzo silnymi zaburzeniami związanymi z rodzicielstwem. Bardzo by się chciało mieć takich rodziców, którzy na wszystko pozwalają, jednocześnie kochają i można się na nich w każdej chwili oprzeć. Bardzo każdy by tego chciał. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem i zabraniano mi chodzić po dachach, ponieważ miałem takie hobby, na ile dachów wejdę w ciągu jednego dnia, i zabraniano mi chodzić po tych dachach. Ja pamiętam, któregoś razu, będąc na jakimś takim właśnie niebezpiecznym miejscu, miałem wtedy z 8 lat, ja to dziś pamiętam, to sobie przysięgałem, że jak będę miał moje dzieci, to im zawsze będę pozwalał robić te rzeczy, na które mi teraz nie pozwalają. Rozumiecie, o co chodzi? Uważałem, że to jest... Ja miałem świetne pomysły. Na przykład takie, żeby na szaliku się wieszać na drzewie i patrzeć, ile wytrzyma bez powietrza. Ja uważam, że są świetne pomysły. Rozumiecie? Wieszałem się na szubienicy, normalnie wisiałem, patrzyłem, ile wytrzyma bez powietrza. Potem ratowałem się w ostatniej chwili, łapałem się i się odplątywałem z tego. Ja uważam, że są świetne pomysły na zabawy popołudniowe. Ja miałem takie głębokie przekonanie, że moje dzieci nigdy nie będą przeze mnie miały wytyczanych granic, w których będą miały funkcjonować. Bo mi się wytycza te granice i oni się na niczym nie znają, ci, którzy mi te granice wytyczają. Bo ja przecież jestem alfa i omega i wszystko doskonale rozumiem i wiem. I wielu chrześcijan takiego ojca w niebie chciałoby widzieć, ale takiego ojca nie ma. Takiego nie ma Boga. Taki Bóg jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Bo Bóg nie jest debilem, to jest wielka prawda wiary. Wiecie? Możecie sobie zapisać. Bóg to nie debil. Naprawdę. To bardzo zdrowa postać. I ta zdrowa postać, ona jest jednolita ze swoim słowem. I dla Boga to, że On coś mówi, to znaczy, że On siebie w tym wyraża. Rozumiecie to? Bóg się wyraża w swoim słowie. Co to znaczy? To nie znaczy, że On się wyraża w Biblii. Ja nie o tym dziś mówię, my to wszyscy już rozumiemy. On się wyraża w swoim słowie, w swoim poglądzie, w swojej ocenie sytuacji. Czyli w swoich prawdach On się wyraża. Jeśli Bóg coś mówi, to coś takim jest, po pierwsze, na 100%. Rozumiecie? A po drugie, to On rozumie to w ten sposób. Jeśli ty, człowieku, przyjmujesz mój pogląd na ten temat, to przyjmujesz mnie. Jeśli nie przyjmujesz tego poglądu i tu posłuchaj, to mnie też nie przyjmujesz. Czyli jestem dla ciebie tylko tyle wart, ile wypowiedziany przeze mnie mój pogląd. I koniec. I na przykład są tacy ludzie, którzy mówią tak. Ja cię, Artur, szanuję, ale się z tobą nie zgadzam. Ja mówię, gówno prawda, że mnie szanujesz. Jeśli nie szanujesz mojego poglądu, to znaczy, że nie szanujesz mnie.
Ja nie mówię o poglądach pod tytułem, która zupa jest smaczniejsza, bo to nas w ogóle nie interesuje. Drugorzędne sprawy nie interesują nas, ani też Boga. Żebyście też dobrze zrozumieli. To nie interesuje Boga. Boga nie interesują drugorzędne rzeczy. Pod tytułem nie interesują, że On w nie ingeruje. Ale rzeczy pierwszorzędne, czyli rzeczy, które trzymają rzeczywistość w ryzach funkcjonowania, rozumiecie, są Bogiem samym. A więc jeśli człowiek Boży, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, nie uważa Bożego Słowa za Boga samego, to to nie jest uczeń. I ten człowiek nigdy, podkreślam, nigdy, dopóki nie zostanie uczniem, nie będzie wpływał na rzeczywistość, która jest wokół niego. W ogóle nie będzie wpływał, choć w jego głowinie będzie się wydawało, że będzie wpływał. Dzisiaj tylko mniej więcej połowę proroctw, połowę, które są, obalam natychmiast przez analizę prawdy. Połowę proroctw, które są wypowiadane. Połowa proroctw mniej więcej pochodzi nie od demonów, tylko są wygenerowane przez mózg. Kto z was wie, że mózg generować może różne rzeczy? Ci, którzy brali narkotyki, wiedzą świetnie. Zgadza się? Proste. Proste. I to jest nieprawda, że jak brałeś narkotyki i miałeś wizję po narkotykach, to że to były demony. To nie były demony. LSD na przykład to nie jest demon, nie ma demona LSD. LSD to jest taki kwas, który wchodzi do naszego mózgu i doprowadza do halucynacji. Tak samo doprowadza wąchanie benzyny, kleju. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma znaczenia. To mózg tak reaguje. I wielu chrześcijan, choć jak naćpanych, generują różne rzeczy. Wizje, obrazy, sytuacje. Czemu to robią? Bo słowo Boga dla nich nie posiada wartości Boga samego. Dlatego oni sobie dogrywają cały czas coś. Dokręcają. I dlatego Kościół jest w stanie, w jakim jest. A szczególnie w naszym kochanym, pięknym kraju. Dlatego ja... Dlaczego jest szkoła? Bo szkoła jest dla uczniów. Uczymy uczniów. Nie ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Bo to za mało być odrodzonym z Bożego Ducha. Trzeba jeszcze uznać, że Słowo Boga to Bóg sam. Wtedy stajesz się uczniem. Wtedy stajesz się uczniem. On do nich powiedział: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, to wtedy poznacie prawdę, a ta prawda was wyswobodzi. I co było? Znacie Ewangelię Jana. Jeden wielki dym. Pierwsza ich reakcja, a pamiętajcie, że są to osoby, które uwierzyły w Niego, mówią: my jesteśmy synami Abrahama. I koniec. Od razu zaprzeczają w ogóle faktowi mesjaństwa Jezusa. Dlaczego? Bo On ich skonfrontował z faktem, że Słowo Boga nie znaczy dla nich to samo, co Bóg sam. Jeżeli chcesz rosnąć się, rozwijać, to między Bogiem a Słowem Boga musisz postawić znak równości. Nie możesz zrobić inaczej. Nie możesz mówić Bóg Bogiem, a prawda Boża prawdą Bożą. Nic się nie stanie, jeśli nie zrealizuje danej prawdy Bożej. Nieprawda, że nic się nie stanie. Nic się nie stanie tylko na jednym poziomie. Nie zaszkodzi ci twojemu wejściu do nieba. A poza tym będzie to kolejny element wpuszczania demonicznych sił do swojego życia i destrukcji swojego życia. Choć w danej chwili jeszcze tego nie będziesz widział. Uczeń to miłośnik słowa. To nie jest człowiek, który lata z Biblią i cytuje komuś wersety i się odzywa do ludzi w archaicznym języku biblijnym. Bo Biblia to nie jest Boże Słowo. W Biblii jest Boże Słowo i to jest wielka różnica. Człowiek, który jest uczniem, bierze Bożą prawdę i uznaje ją za Boga samego.
Jak się modli, to modli się, będąc ukierunkowanym na Boże Słowo. Na Boże Słowo. On nie jest ukierunkowany na własne wyobrażenia. Uczeń, jak się modli i masz z czymś problem, to bierze ten problem i patrzy, jakie jest Boże stanie na ten temat na dzień dobry. Na dzień dobry. Rozumiecie? Ktoś, kto nie jest uczniem, modli się i mówi tak. Mam potrzebę. Mam potrzebę. Przynoszę Ci moją potrzebę. A wiesz, jak się modli uczeń? Uczeń przychodzi i mówi tak. Boże mój, Ty, który zaspokoiłeś wszelką moją potrzebę, wywyższam Ciebie. Boże mój, który w Chrystusie Jezusie zaspokoiłeś każdą moją potrzebę. Dlaczego? Bo uczeń wie, że Słowo Boga to Bóg sam. On nie patrzy na to, co czuje. A rozumiesz? On nie patrzy na to, co przeżywa. On mówi, Boże mój, Ty powiedziałeś. Jak Ty powiedziałeś, to się wywiąż. Tak mówi uczeń. A nie uczeń mówi, mam problem, pomóż mi w tym problemie. Postaw znak równości. Wtedy ta szkoła będzie dla Ciebie wielkim błogosławieństwem. Wielkim błogosławieństwem.